Hello, Kitty. O, chyba się zawiesiłaś. Słyszysz mnie? Zawiesiłaś się, czy sobie jaja robisz? Hej, właśnie wróciłam do pracowni po krótkiej nieobecności. Rozłożyło mnie jakieś paskudztwo. Paskudztwo nie przewidziało, że ja nie mam czasu z gumy. Jestem bardzo zajęta. I jeszcze coś takiego. No nic, wróciłam, zabieram się do pracy. Za chwilę mam klientkę, która jest panną młodą. Ślub ma, słuchajcie, jutro. Nie ma sukni ślubnej. Zadzwoniła do mnie na jeden dzień przed tym, jak się rozchorowałam. Na szczęście zdążyłam zacząć tą suknię. Teraz będę miała przymiarkę, na przymiarce przy niej będę ją kończyła. No bo tak naprawdę zrobiło mi się jej żal, że nie może po prostu dostać na siebie sukienki. A jest w ciąży i jest to bardzo trudny temat. No oczywiście uważam ją za osobę bardzo odważną na kilka dni przed ślubem nie mieć sukienki. Ale cóż. Jestem dzisiaj już w trochę lepszej formie, choć nadal czuję się trochę słabo. Na szczęście Dominik podratował mnie różnymi nalewkami, w tym sosny, z dziurawca, herbatką z wrotyczu, na włoci. Resztę nie pamiętam. Jak będziecie chcieli wiedzieć, czym się podkurować, żeby wyzdrowieć w jeden dzień, to na pewno jak do niego napiszecie, to wam powie. W każdym razie jestem, myślę, że na 90% zdrowa, nawet już mnie tak bardzo gardło nie boli i nie mam na razie gorączki, więc póki mogę, zabieram się do pracy. A z takich rzeczy fajnych i trochę niepokojących to słyszałam przed wyjściem, że Dominik już się umawiał z organizatorem na konkretną datę pokazu. Więc fajne jest to, że jak będziecie mieli ochotę, to możemy się na nim spotkać, bo zobaczycie, jak kolekcja wygląda jeszcze nawet chyba zanim ona będzie pokazana w internecie i w ogóle zanim będzie miała taką oficjalną premierę. I z tych niepokojących rzeczy to jest taki fakt, że nie mam kompletnie nic w 100% gotowego. Mam jakieś rzeczy pozaczynane, jakieś formy, mam oczywiście aplikacje, które robiłam bardzo długo, one mi naprawdę zajęły sporo czasu. No mam projekty i cały pomysł, ale jest tyle pracy, słuchajcie, z tym, z takim przygotowaniem się do produkcji, nawet tych prototypów, nawet tego, co będzie na pokaz, żeby to ogarnąć, naprawdę jest mnóstwo roboty. No i dobra, nie gadam, gdy robić, to pa. Dzisiaj potwierdziliśmy pokaz w Łodzi. Odbędzie się pod koniec października, dokładnie którego dnia. Chyba to będzie ostatni weekend, ale którego dnia to jeszcze nie wiemy, bo organizator musi to poustawiać. I zostaliśmy poproszeni o przesłanie materiałów prasowych właśnie dla organizatora. No i tutaj są takie delikatne schody się zaczynają, bo zostaliśmy poproszeni o zdjęcia, no to nie ma problemu. No wiadomo, że nie będzie zdjęć nowej kolekcji, no bo prawdopodobnie będziemy dopiero focić ją po pokazie. Ze względu na to, że się prawdopodobnie nie wyrobimy do czasu pokazu, żeby ją fotografować. Druga rzecz, no to będzie notka o kolekcji, której jeszcze nie mamy de facto, więc będzie szycie. Oczywiście wiemy jak wyglądają rysunki, jakie mniej więcej będą modele, no już mamy jakąś kolorystykę obraną, mamy mniej więcej, wiemy jak będą wyglądały druki, ale to wszystko jest mniej więcej, więc troszeczkę tutaj inwencja będzie musiała zadziałać. Kolejnym jakimś takim małym problemem w naszym wypadku akurat jest to, że małym dlatego, że ja to będę robił, a nie Milita. Chodzi o samą notkę prasową o projektancie. Wiecie jak to jest po prostu. No trzeba napisać coś, jakąś tak de facto troszeczkę reklamę. Powiedzieć, przedstawić się w samych superlatywach. No bo głupio się przedstawić nie w superlatywach, tak? Przed pokazem ktoś się zapowiada i no to musi fajnie brzmieć, że to jest coś. No, ja na przykład jakbym był projektantem i miałbym napisać o sobie w ogóle takie rzeczy, że wszystko jest zajebiście, no to bym się czuł trochę zażenowany.
No ale z drugiej strony, opisując kogoś, ja nie mam z tym problemu. To chyba dobrze o mnie świadczy w sumie. No i dobrze, że Milita tego nie musi robić, bo też by się czuła pewnie skrępowana, że musi się chwalić, tak? Znaczy, niektórzy lubią się chwalić, ale chyba w naszej mentalności nie ma tego, że jesteśmy tacy do przodu. No dobra, no w każdym razie robię to za nią i za chwilę będę się z nią kontaktował, żeby jej przeczytać, co tutaj napisałem i zobaczymy, co ona na to. Nie, no musi się powiedzieć, że jest okej, okay, co takiego. Teraz wam pokażę, jak się tylko z nią połączę, przeczytam i zobaczymy jej reakcję, czy tak może być. Hello, Kitty. O, chyba się zawiesiłaś. Słyszysz mnie? Zawiesiłaś się, czy sobie jaja robisz? No hej, słyszysz mnie? Słyszę. No to spoko, to dobrze. Słuchaj, tam mam tą notkę dla tego organizatora o tobie i chciałem ci ją przeczytać, czy taka może być. A tak swoją drogą to wiesz, że będziemy musieli szyć, jeżeli chodzi o notkę o kolekcji, nie? Musimy coś... No, kłamać nie, no ale po prostu trochę ściemniać. Znaczy, ściemniać, że ona już jest, tak? No to znaczy, wiesz, no tak naprawdę nikt nie powiedział, że ona ma być. To ma być notka o tym, co będzie, więc po prostu no, na podstawie... No to wiemy, co będzie. No de facto wiemy. De facto wiemy. Kurde, no znowu się coś wiesza. Dobra, zadzwonię do ciebie normalnie. Sorry, ale po prostu taki... Klimat, kurczę, z tym. Dobra, mam cię na głośnym. Co tutaj? Dobra, miałem ci czytać. To jest tak. Milita Nikonorow ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi w kierunku projektowanie i stylizacja mody. Od 12 lat prowadzi firmę, w której zajmuje się projektowaniem odzieży, biżuterii, akcesoriów, kompleksowym stylizowaniem klientek oraz modelek do sesji zdjęciowych i pokazów mody. Jej autorskie kolekcje pojawiają się regularnie w sezonach jesień-zima i wiosna-lato. Milita w trakcie trwania swojej działalności zdobyła wiele nagród i wyróżnień między innymi z Rong, Patrycji, Gucci. A jej kolekcje są chętnie prezentowane przez polską i zagraniczną prasę modową. Tutaj wymienione jakieś tytuły. No i to, co zawsze organizatorów interesuje, czyli była uczestniczką pierwszej edycji Project Runway. Jako jedna z nielicznych projektantek, stylistek jest fachowcem w kwestii rozmiarów plus size. Taka krótka, nie? Zwięzła notka, żeby nie przynudzać. Mhm. Może tak być? Nie, no spoko, spoko. No, no dobra, to ja zapisuję to i po prostu kompletuję dalej. Ale o kolekcji to wolałbym, żeby z tobą już napisać, no bo ty będziesz miała więcej do powiedzenia, bo ten koncept w ogóle jest jakby w twojej głowie, nie? No ja wiem, tylko ja muszę się tutaj ogarnąć z tą przymiarką, później muszę jeszcze coś zrobić. Mhm. No dobra, ja napisałem i tak SMS-a facetowi, temu organizatorowi, że ja mu wieczorem, że do wieczora po prostu wszystko skompletuję, więc na miękko. Dobrze, dobrze. Okej, okay, no to trzymaj się, pa. Ale już chciałam jeszcze powiedzieć i zapomniałam. No, ale a propos tej notki? Tak, ale zapomniałam. To jak ci się przypomni, to mi napisz. Dobrze. No dobra, to pa. No to pa. Że to jest takie zabawne zdarzenie, jak kiedyś byliśmy na takich pokazach, gdzie wybierano modelkę. Patrzę, czy nagrywa, bo zaraz mi się kamera rozładuje. Gdzie była wybierana modelka, to był taki konkurs taki dość popularny, znaczy on nadal istnieje. No i tam prezentują się różni projektanci. I tak siedzimy sobie z Dominikiem na próbach i czekamy na naszą kolej, no i tak nagle konferencjer też ma tam swoją próbę, odczytuje, zapowiada pokaz, no i tak czyta i tak mówię do Dominika: ej Dominik, dałeś stary opis taki ze strony, taki, którego my już dawno nie używamy? Dominik: nie, no co ty, zupełnie nowy, ładny napisałem. No i tam mówią właśnie, no słuchajcie, zdanie po zdaniu z mojej strony. Okazało się, że z bloga jeszcze tego opisu nie zdjęliśmy, więc nawet mogłam sobie porównać za chwilę, czy to jest takie samo. No i czyta i zamiast na koniec Milita Nikonorow,
pada Patrycja jakaś tam. Słuchajcie, ktoś po prostu nawet się nie wysilił, żeby napisać swoje w ogóle kilka zdań o sobie, tylko po prostu ściągnął z mojej strony, przyniósł, nie spodziewał się pewnie, że ja też będę. I to było takie, no... takie słabe, nie? Równie słabe, jak ktoś pisze o sobie lub mówi, że jest wybitnym projektantem. No bo myślę, że to ktoś inny powinien ocenić. No, tak właśnie. A jeszcze tak o, odnośnie tego pokazu, to... A, w sumie, nieważne. Jak będę tyle gadać, to mi się kamera wyładuje. No, a zaraz mam klientkę. Chyba nie widać, że byłam chora, nie? No trochę może. Może trochę widać. A, dobra. Damy radę. To pa. Zobaczcie. Tak oto prezentują się żakiet i peleryna, które zrobiłam 20 sezonów temu i które będą reklamowały ten sezon. Cześć. Ostatnio dosyć optymistycznie opowiedziałam Wam o tym, że jestem zdrowa, przyszłam do pracy. No i tak też faktycznie się czułam, że już mi nic nie dolega, nie przyjęłam leków. Nie posłuchałam Dominika, nie wypiłam tych ziółek, które mi kazał. Wobec czego rozchorowałam się na kilka dni i musiałam odłożyć pracę. Niestety w ogóle dużo się nawarstwiło. Dzisiaj jestem z powrotem, nie jestem jeszcze w pełni zdrowa, nie powiem Wam tego, słychać zresztą po mnie. Ale za niedługo będzie u mnie Marta, stylistka, która odbierze dwie rzeczy, które wystąpią w kampanii pokazu, jak również całego wydarzenia, które się odbędzie w październiku. Fajny to jest w ogóle zbieg okoliczności, bo organizatorzy poprosili mnie, żebym przygotowała coś czerwonego, że chcieliby mieć czerwone billboardy. Ja zresztą chyba nie opowiadałam mniej więcej, jak będzie wyglądała kolekcja. Niestety nie mam nic jeszcze z tej kolekcji, ale ta moja kolekcja, o której opowiadałam Wam na samym początku, która wiele dla mnie znaczy, jest dla mnie bardzo sentymentalna, bo to jest ta, w której ta wystąpiła ta wyśniona róża. Ta kolekcja będzie reklamowała moją aktualną kolekcję. Jest to dla mnie naprawdę fajne, bo nie dość, że tamta jest dla mnie bardzo sentymentalna, to myślę, że ta też będzie, dlatego że jest to kolekcja, którą po raz pierwszy od A do Z tworzę pod okiem kogoś innego, czyli pod okiem tak naprawdę osób, które później będą ją nosić. I nie mogę się tak naprawdę już doczekać, jak to będzie wyglądało. Dziś poprawiam troszeczkę te dwie rzeczy. Przepraszam, że tak mówię, ale wiecie, trochę głos mi siada. Je tutaj udoskonale poprawię, żeby jak Marta przyjdzie, żeby już te rzeczy dobrze wyglądały. Historia Marty natomiast jest taka, że wiele lat pracowała jako modelka i na pewno ją, jak zobaczycie, to niektórzy rozpoznają, bo występowała w wielu kampaniach reklamowych, występowała też u mnie. Ona jest też nogami do leggingsów, są bardzo zgrabne nogi. U mnie w sklepie jest nogami do leggingsów. Występowała też w moich kampaniach. A teraz jest producentką sesji i jest też stylistką. I to jest taką stylistką, że nie boję się powierzyć jej rzeczy, modeli, całej kolekcji. Może zabrać i robić z nią co chce, bo wiem, że zrobi to dobrze. Jest kilka osób takich, z którymi pracuję i mogę z nimi pracować w ciemno. To jest jedna z nich. Dlatego jak producenci, znaczy organizatorzy powiedzieli mi, że mają taką do polecenia stylistkę, czy ja się zgadzam, czy znam. Ja powiedziałam, że ja też mam taką stylistkę. Okazało się, że mówimy o tej samej osobie, więc naprawdę jestem szczęśliwa, że to ona za chwilę to zabiera. Poza tym jeszcze mam nadzieję, że Martę poznacie. Dzisiaj raczej nie, bo Marta ma syndrom Mility sprzed kilku odcinków, czyli boi się, wstydzi się występować przed kamerą, bo ona tak naprawdę się nie boi, bo to jest bardzo odważna osoba, zresztą była modelką. No i wiecie jak to jest, jak się jakiś czas pracuje po drugiej stronie, to coś się tak nie chce wracać z powrotem przed obiektyw. Myślę, że ją namówię
Jak Dominik zdołał mnie namówić, to może ja namówię ją, a jak nie, to, to Dominik ją będzie namawiał. Chciałabym, żebyście ją poznali, bo ona będzie jeszcze pracowała przy pokazie. Chciałabym też, żeby wpadła do mnie na przymiarki, bo przed pokazem robię takie przymiarki na przynajmniej jednej modelce, żeby zobaczyć, jak co wygląda. Bo nie oszukujmy się, w międzyczasie mierzę na siebie, noszę taki rozmiar, że mogę te rzeczy na siebie mierzyć, ale potem w ruchu i z każdej strony wolę oglądać to na kimś, nie na manekinie, bo wiadomo, manekin jest cały sztywny, a osoba może to zaprezentować godnie i tak, żebym ja wiedziała, czy to się dobrze porusza, czy na wybiegu nie będzie psikusa i modelka się nie przewróci, bo coś jest za długie albo za krótkie. Bo też kwestia wygląda tak, że te modele przygotowywane na pokaz ja robię trochę inaczej. One są trochę dłuższe i nie tylko, że dłuższe, jeśli chodzi o dół, ale też są dłuższe w stanie, bo jak wiadomo, modelki są dużo wyższe niż przeciętna osoba, dlatego przygotowuję to inaczej. A potem w sprzedaży są już te rzeczy tak szyte, żebyście wy mogli sobie, znaczy mogły sobie kupić i nie musieć ich przerabiać. Czyli po prostu średnio do sklepu trafiają rzeczy mniej więcej na wzrost 1,68 m, 1,70 m, a tutaj przygotowuję się na 1,80 m, tak mniej więcej. Biorę pod uwagę też buty. Dlatego wolę to zobaczyć już w całości na modelce, z butami, z całą stylizacją. Myślę, że to właśnie Martę poproszę, żeby przyszła do mnie na przymiarki przed pokazem. Będzie też wiedziała, czego się spodziewać później, bo to ona później będzie przygotowywała modelki i sam pokaz jako taki. Także zabieram się do roboty. Fajnie po chorobie wrócić w końcu do roboty. Pa. Co sądzicie o takiej kurtce na lato? Na zimę. Chyba bym chciała, żeby lato wrócił. Te kwiatki to można tutaj w nieskończoność naszywać, ale nie mogę już więcej naszyć, dlatego że za chwilę Marta przychodzi odbierać kreację. Obcinam jeszcze tylko nitki. Chyba sobie taką zrobię tylko w innym kolorze. A gdzie? Myślicie, że będę wyglądała jak wariatka, jak będę w takiej chodziła? Każda wariatka musi mieć kwiatka. Bo ten płaszczyk jest super w ogóle, tak? Ta narzutka jest, wiadomo, bardzo ozdobna. Poznajecie te nogi? No i chciałabym jakąś fajną dekompozę modową, żeby dziecko zrobiła. Czekaj, pokażemy, jaka będzie moda. Nie! Moza modowa. Moza podoba. Nie, moza podoba. Wiesz, no, musiałabym w lustrze zobaczyć, bo to nie wiem, jak to wyjdzie, żeby zarzucić na dół. Uciekam. O, jest tu główny pan stylista. Ja zresztą się nie znam, ja tylko mówię, co myślę. Jesteś panem za firanki? Mhm. Więc mogę powiedzieć, no ja tak uważam po prostu. Nie, to wytnij to. Dobra. To chodź tu, gdzie jest ładnie. Jaki masz rozmiar? 40? Czego? Nita, jakie są linie? Te 40, no. Jak chcesz, to możesz sobie je wziąć. No, bym nie wzięła, wiesz? Bo one tam fajnie wyglądają. I to też musi być w takim rozkroku. No bo jakby robiła ruch. Będzie lepiej wyglądało, jak to będzie trochę bardziej dynamiczne. Ale fajnie ten pasek robi tutaj. Też tak mi się wydaje. Z tymi materiałami. A jakby tu było to body takie jeszcze aksamitne, to w ogóle już będzie super. Mhm. Mamy trochę sprawy takie działkowe. Naprawiamy, co się zepsuło przez wakacje. No a przy okazji poszliśmy sobie do lasu na grzyby. O, nie wiem. Trójak. Tak, aha, dobra. No. Dominik chciał zrobić mi trującą jajecznicę. Nie udało się.